Witam wszystkich. Poniedziałek rano. Ja już jestem po pierwszym rozładunku. Półtorej godziny odczekałem na drukarni, żeby mnie rozładowano. Po prostu nikogo nie było. Cała drukarnia, światło się pali, drzwi pootwierane, mogłem wszędzie łazić, a nikogo tam nie było. O godzinie 8 znalazłem kogoś, rozładowałem 40 minut i wszystko. Teraz jadę ładować się towarem na Francję, ale na 99% ja z tym nie pojadę, tylko komuś załaduję i odstawię u nas na bazę. Bo nie mam tego wszystkiego, co na Francji jest potrzebne, czyli tych kurde jakichś tam makronów i innych kurde makaronów, to nie mam pojęcia, co tam jedło. Ja we Francji to nie byłem, no 10, mniej więcej lat. Witam, jest środa rano. Wczoraj byłem w okolicach Berlina i miałem rozładunek okien w szkole. Potem pojechałem po kamienie do Silki i
i wywiozłem te kamienie tutaj do fabryki w Rheinbergu, gdzie jeździłem z dźwigiem. Wczoraj jeszcze dojechałem do mnie na bazę i pauza, kompanie. Środa, rozładowałem i załadowałem w tej fabryce kamienie i jakby to powiedzieć, pojechałem do Hamburga, zrzuciłem już w tej chwili i zaczynam ładować towar do rozładunku tutaj na północy Niemiec ze sztaplarką. Mam załadować 2 miejsca i rozładować 4. Mamy piątek, jestem po rozładunku przedostatnim, który miałem z wczoraj i jadę teraz na ostatni wczorajszej tury. Wiozę 10 palet jakichś ozdób rzeczy takich ogródkowych i tego typu rzeczy. Nie wiem, co tam jest w tych kartonach. Są i krzesła ogrodowe, no wszystko jest tam z tego typu rzeczy. Prawdopodobnie będę to rozładowywał sztaplarką, a potem dostałem turę z Hamburga, 4 miejsca i wydaje mi się, że ja dzisiaj tego nie zrobię, zresztą jadę do domu, więc nie będę się nawet starał tego zrobić, gdyż ostatnie miejsce jest koło Kilonii i tutaj na rozładunku będę gdzieś o godzinie 10:40. Godziny będzie rozładunek, to będzie 11:40. O 13:00 będę na załadunku. 13:30 może wyjadę z załadunku. Trzeba jakąś pauzę zrobić, 45 minut, będzie 14:00. Gdzie ja te 4 miejsca zrobię? To przecież to czasu na dzisiaj nie starczy. Więc no, będę się starał zrobić te 2 miejsca w Hamburgu tylko. No i nie sradzą już w przyszłym tygodniu sami. Ja nie jestem od prostowania wszystkiego. A poza tym mógł mi dać te miejsca wczoraj, bo miałem jeszcze miejsce na naczepie, mogłem to spokojnie załadować. A widzę po zleceniu, że jest tego towaru jest niedużo, 1 paletka, 2 paletki, 4 klientów po takich małych ilościach. Więc mogłem to już wczoraj ładować. A z tego co wiem, to już był ten towar, bo ja go już widziałem przedwczoraj na magazynie. Bo byłem u tego firmy, w której się będę ładował, bo to stały kontrahent do takiej właśnie zbiorówki. I ten towar już stał, więc no, mógł myśleć wcześniej. No ale ja nie będę za niego myślał, ja nie będę prostował, ja nie będę się tu wyginał w piątek na zjazd do domu, żeby kurczę do godziny 20 robić. Mógłbym to zrobić, ale i tak nie będzie nikogo na budowie od godziny. No, jeżeli ktoś będzie o 15, to będzie dobrze. Bo najprawdopodobniej w piątek o 12 już spierdzielają do domu wszyscy i nie będzie nikogo.
No i rozładowując jedną paletę, uszkodziłem ścianę. Gościu mi nie powiedział, tylko blisko, blisko, no i wyszło tak, jak wyszło.